szacuneczek, moi drodzy, znowu tutaj Bednar. Na wstępie powiem wam trochę śmieszną rzecz. Ostatnio, na ostatnim motovlogu, jak jechałem sobie na ten przegląd, to tak się stało, że nie dojechałem, bo z tego wszystkiego, z tych wszystkich emocji i jarania się tym, że w końcu mi się zaczął sezon, nie wziąłem dokumentów. Także słuchajcie, jadę dzisiaj. To z takich głupich historii, także no debil, po prostu debil. A dzisiaj zajmiemy się takim tematem, sobie porozmawiamy o życiu i życiowych wyborach, a mianowicie dlaczego kupiłem GSR-a i jaki miałem jeszcze inny wybór, nad czym się zastanawiałem, co brałem pod uwagę przy zakupie i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Także rozłożę ten temat na czynniki pierwsze. W ogóle jak zacząłem się rozglądać za moto, no moje doświadczenie było praktycznie zerowe, tak samo jak i wiedza na ten temat. Ale co, pierwszy mój wzrok i to na czym się skupiłem, pierwszy target to było Suzuki SV600 w wersji N, czyli bez owiewek, no to nowsze, urzekła mnie w ogóle ta lampa z tyłu, ta LED-owa, to było dla mnie coś w ogóle wow, przekozak. No i z czasem też przekonałem się do wersji z owiewką, bo przypominała takiego mini ścigacza, można powiedzieć, i oglądałem jedną w Piotrkowie Trybunalskim, tylko powiem wam, że cena była trochę zaporowa i motocykl był malowany, ale miałem okazję się przysiąść, przejechać i posłuchać, jak to gada. Był to dość fajny egzemplarz, bo miał dużo takich właśnie bajerów, wydech akcesoryjny wydech, także no ciekawy to był model, tylko no niestety odstraszyła mnie cena. No też od początku potem w sumie przyszła mi myśl odnośnie Fazera 600, też oczywiście najpierw w wersji Naked. No tak jak mówiłem, mam słabość do tego typu moto, też mnie urzekły te rury wydechowe poprowadzone pod siodłem i to było coś naprawdę fajnego, podobało mi się zajebiście. Całe moto z wyglądu to no przykuwa oko i powiem wam, że tak jak w przypadku SV, wersja z owiewkami też wygląda zajebiście. No i wszystko było pięknie, tylko jak już kupiłem to moto i kiedyś parę po prostu fazerków mi przemkło przed nosem, no powiem wam, że chyba nie byłbym zadowolony, bo ja lubię jak moto się troszeczkę drze i gada, także no było to strasznie ciche, takie nijakie i chyba to było, chyba bym się troszeczkę rozczarował jednak. No a potem jeszcze odnośnie tego SV też mi się troszeczkę odwidziało, bo nie to czy no fajnie, V-ka i tak dalej, tylko jednak to 72 konie, no ktoś powie, no dużo na pierwsze moto, to i tak jest naprawdę oporowo, ale no mnie to jednak nie przekonywało i całkiem przypadkowo, wiecie co, ja w ogóle nie miałem pojęcia, że jest model GSR, także możecie sobie wyobrazić, że naprawdę mówiąc, że moje pojęcie było bardzo blade,
to ono rzeczywiście było blade. No i jak to zobaczyłem, no podobało mi się dosłownie wszystko. Wszystko od tych świateł, goła wersja, ale to światło nie było tak jak w na przykład Suzuki w Golasie okrągłe, tylko ono jest takie zgrabne. Przez całą tą linię, ten przód, te kierunki wbudowane w osłonę. No i z tyłu poprowadzony wydech, no po prostu urzekło mnie to. I nastawiłem się na to. Poza tym no, silnik też mi pasował, no 100 koni, to jest tak jak Hornet. W ogóle z Hornetem jest ciekawa sytuacja, bo też się zastanawiałem, tylko ten stary mi się podobał mi się, ale nie aż tak bardzo, a nowy, że tak powiem, jeszcze troszeczkę trzymał cenę i tak nie mogłem nic sensownego znaleźć, dlatego sobie odpuściłem, mimo że to jest według mnie świetne moto na pierwsze. I też jeśli ktoś by chciał kupić Horneta, też mu polecę i powiem, że to spokojnie ogarnie. Już nie muszę mówić, że czy tutaj, czy w Hornecie te 100 koni to jest niesamowita zabawa. Tylko no tak jak mówię, no troszeczkę mi do nowego Horneta brakowało. No i zawęziłem właśnie poszukiwania do tych GSR-ów, na to się zdecydowałem. Właśnie jechałem po GSR-a pod troszeczkę w prawo od Częstochowy, tak jak mówiłem, od handlarza. Ja jechałem z myślą kupić GSR-a tylko innego, bo chyba się nie zgadaliśmy trochę, bo właśnie miał taki zajebisty egzemplarz tam z wydechem Aroła, tam tymi wszystkimi akcesoriami Barakudy. I naprawdę, tylko no troszkę droższy, tak? I na miejscu się okazało, że gościu go sprzedał. No i nie powiem, trochę mi było smutno z tego powodu. Ale miał właśnie ten tutaj egzemplarz. Dość, tak jak mówię, stokowy, bez tam żadnych przeróbek czy dodatkowych akcesoryjnych rzeczy. No i co? No przejechałem się, obadałem, no wziąłem w ogóle. Zanim pojechałem w ogóle z gościem, który miał się znać na moto, a powiem wam, że jak tak podsumować, to jego wiedza wcale nie była jakaś porażająca. Oczywiście ja o tym nie wiedziałem, prawda? Więc można powiedzieć, że miałem więcej szczęścia niż rozumu przy kupnie tego motocykla. No ale słuchajcie, udało się. Jestem zadowolony. O wiele rzeczy mądrzejszy. I na pewno przy kupnie następnego moto będę na to zwracał uwagę. Także słuchajcie, na pierwsze moto, tak jak mówię, polecam. Do zabawy polecam. Wiele błędów wybacza, pięknie chodzi, pięknie się drze. Świetna sprawa. Chyba nic lepszego bym w tych pieniądzach nie znalazł. No. Znaczy no, słuchajcie, mówiłem, mam słabość do Golasów, są to piękne moto. Może nie jakieś bardzo praktyczne, ale są piękne i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Podejrzewam, że następne moto będzie to też jakiś Golas, tylko już 1000. Jaki zobaczymy, powiem wam, że jestem trochę w kropce, bo wybór będzie ciężki. No ale wiem, że się uda, na razie się cieszę.
cieszę tym. Nadal dostarcza niesamowitej frajdy z jazdy. I jeszcze na pewno przez ten sezon mi posłuży, co dalej zobaczymy. Powiem wam, że dzisiaj całkiem nieźle się jeździ. Nawet i oponka trzyma. No wiadomo, no, nie bierze się tych winków, nie wiadomo jak agresywnie. Ale naprawdę dzisiaj warto się przejechać, jak ktoś ma taką możliwość. Może jakiegoś tam słonka nie ma za mocno, ale spokojnie można sobie pomykać. Temperaturka jest około 6 stopni. Kurwa, to zjeżdża się do linii. No, temperaturka jest około 6 stopni. I zachęcam. Ja teraz już mam dokumenty, mam pieniądze i jadę na przegląd i tym razem się uda. A wy się trzymajcie. Na razie, strzałeczka. Cześć.